W czwartek odbyła się kolejna sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach. Poprzedziły ją spotkania w komisjach tematycznych. Przedstawiam Państwu obszerniejsze fragmenty z pracy komisji, połączone w efekcie z relacją z sesji Rady Miejskiej. Proszę Państwa, jeszcze chwilę, 3 minuty opóźnienia w sesji. 22 czerwca w czwartek odbyła się sesja Rady Miejskiej. Została ona poprzedzona pracami w jej organach, czyli w komisjach. Rada Miejska jest organem stanowiącym i kontrolnym w gminie. W skład Rady Miejskiej wchodzi 21 radnych. Kadencja trwa 4 lata, licząc od dnia wyboru. Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących. Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej jak raz na kwartał. Rada tworzy stałe komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot ich działania i skład osobowy. Szczególną rolę pełni komisja rewizyjna, której celem działania jest kontrola działalności burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy. Przewodniczący Malinowski Andrzej, zastępca Kandziora Dariusz. Na mój plac zabawkowy na ulicy Górnej nie idzie wejść w ogóle. Tam jest metrowa trawa, wysokości jednego. Panie Piotrze, pan nam to wytłumaczy, pierwszy rok to robicie, wszystko to idzie, my to zrozumiemy. Tylko że nas, mieszkańcy, przychodzą do mnie, do domu, do radnego, nie? Nie do warsztatu, tylko do radnego. I co drugi dzień, codziennie kogoś tam mam, co robicie, jak oni to robią. Przecież inne firmy to nie było tak, jeszcze nie było żadnego roku takiego. W tym roku jest, no fakt, że jest ciepło, jest opady, ta trawa szybciej rośnie, to też trzeba zrozumieć. Panie dyrektorze, ja się z panem zgodzę, ze wszystkim, czyli prezesie, ale jak można trawę ściąć i ją zostawić? Ona po prostu trawa w kubkach, jest zostawiona i patrz pan, park. Druga strona, na rokach skosili rzekowo. Wszystko żeli na kubkę, dalej idzie. Jechali przyjść, dam rota przy opiece społecznej. 10 metrów już tego żywotu nie ścieli. No to dajcie spokój. A vis-a-vis 18 budynku Księdza Duszy. To tam chyba sobie rundo zrobili. Wykościli w koło, jest świadkiem pan Ruszy i pani Kubacka. Przecież mi tam na wizji. No to albo sobie zabawkę robią tam, albo co. Obkościli w koło i dostało to wyglądało jak on. A to jest główny chodnik, gdzie ludzie chodzą i krytykują. No, 3 tygodnie temu zgłaszałam panu sekretarzowi, ale widocznie to nie dotarło. W odpowiednie miejsce, więc jeszcze raz powtórzę, na rynku jest taka czerwona kostka wyłożona, takie siedziska. I tam naprzeciwko kiosku Prasa Rucha albo Domu Chleba, to dawno zostało, 3 tygodnie temu ktoś to zdewastował. No i do dziś na to nie jest naprawione w żaden sposób, a idę do kiosku, mam jeszcze towar w kiosku, no i proszę pani, no zobaczcie, i dalej jest to w rozsypce, także bardzo proszę o naprawienie. Tak samo jak wczoraj mówiłam o kratce ściekowej na ulicy Opolskiej z ulicą Pocztową, tam na samym rogu jest zapadnięta ta kratka ściekowa przyjmująca wodę i poza tym no, jest tam, ona jest zatkana. Trzeba po prostu odetkać, bo w tej chwili, mimo że jest upał, ale tam wody jest, jak się patrzy, to do wysokości kratki. Następna rzecz, którą zasygnalizowano mi, to sygnalizował multiserwis BIS między ulicą multiserwis BIS a Pomem, to jest droga miejska nasza. Nikt tej trawy nie kosi. Multiserwis BIS kosi własnymi ludźmi tylko po to, bo powiedziano mi, proszę pani. Już wolę dać tych 10 zł, niech mi to pracownik skosi, jak mam się z urzędem szarpać, bo przez tyle lat nikt tego nie chce kosić. A pan z Pomu, pan dyrektor, powiedział, że kosić nie będzie i nie kosi. Więc z jednej strony jest poproszony, z drugiej strony nie poproszony, może wreszcie. Dzień dobry, otwieram 30. sesję Rady Miejskiej w Krapkowicach. Witam wszystkich radnych, witam pana burmistrza, witam zastępców burmistrza. Witam pana skarbnika, kierownictwa urzędu, sołtysów, pozostałych gości. Stwierdzam, że w dzisiejszej sesji bierze udział 20 radnych, zatem możemy podejmować prawomocne decyzje i uchwały.
Protokoły sesji Rady z dnia 28 kwietnia oraz sesji nadzwyczajnej z dnia 9 maja były do oglądu w biurze Rady na stronie internetowej oraz na sali przed sesją. Czy są uwagi bądź pytania do protokołów? Zatem kto z Państwa jest za przyjęciem protokołów, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto się sprzeciwił? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Przed Państwem porządek obrad. Czy są uwagi do porządku obrad? Oddaję głos Panu Burmistrzowi. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, po opiniowaniu projektów uchwał i dyskusji na komisjach chciałbym zgłosić kilka autopoprawek. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem autopoprawki numer 1, 2 i 4 do projektu uchwały numer 8? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto się sprzeciwił, kto się wstrzymał? Dziękuję. Projekt numer 9, tam jest rezygnacja z autopoprawki numer 2. Wprowadzenie autopoprawki numer 1 i 3. Następnie burmistrz przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym od 28 kwietnia do 22 czerwca. Powiatu o wsparcie tej inwestycji, bo myślę, że wspólnie się zgodzimy, że ma to znaczenie nie tylko gminne, ale powiatowe i nawet szersze. Z RPO może być dofinansowanie rzędu 5 milionów złotych maksymalnie. Ja w piśmie napisałem, że oczekiwalibyśmy, aby ze strony powiatu było dofinansowanie na poziomie 3 milionów w latach 2019-2020 i wtedy z naszej strony budżetu własnego gminy byłoby potrzebne 7 do 8 milionów także w latach 2019-2020. Dziękuję za udzielenie absolutorium. Udzielenie absolutorium burmistrzowi, tak wynika z uchwały, a to jest udzielenie absolutorium także całemu zespołowi ludzi, którzy do wykonania budżetu za rok 2016 się przyczynili. Chciałbym tutaj serdecznie też podziękować panu skarbnikowi, który nad tym budżetem trzyma pieczę, moim zastępcom, sekretarzowi, wszystkim naczelnikom wydziałów, pracownikom wszystkich wydziałów, szefom i pracownikom jednostek budżetowych, bo to są te części budżetu, które nazywamy budżetem gminy, za które odpowiedzialny jest burmistrz Krapkowic. Ale gdyby nie było pracy, rzetelności, zaangażowania tych osób, byłoby to po prostu niemożliwe. Dziękuję za to absolutorium. Cieszę się, że zostało one udzielone, powiem tak z pewną satysfakcją, bo to jest też taki wskaźnik, że należy pracować, należy zadania wykonywać, należy też rozmawiać, wzajemnie się przekonywać o tym, że to, co chcemy wykonać, jest dobre. Dziękuję bardzo i deklaruję tutaj dalszą chęć rzetelnej, realnej współpracy dla dobra wszystkich mieszkańców gminy Krapkowice.